Choć rok 2020 upłynął pod znakiem utrudnień organizacyjnych, z biegiem czasu stał się też okresem lokalnych inwestycji. Czas pandemii sprawił, że wiele samorządów miało okazję zmodernizować infrastrukturę po obniżonych kosztach. Niektórzy wykorzystali rezerwy budżetowe, by zrealizować od dawna odkładane projekty. Powiat sieradzki przeprowadza generalny remont budynku starostwa. Trwa dostosowywanie obiektu do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. Władze gminy Sieradz położyły nacisk na poprawę jakości dróg. Wraz z końcem roku do użytku oddano odcinek w miejscowości Jeziory. Gmina, miasto i powiat wspólnie zrealizowały także przebudowę ulicy Widawskiej, prowadzącej do Podłężyc, gdzie za sprawą gminy również odnowiono jezdnię. Pod miejscowością Chojne nadal trwa przebudowa mostu na trasie do Bobrownik. Z kolei za sprawą miasta Sieradz mieszkańcy mogli m.in. obserwować wymianę asfaltu na ulicach Wojska Polskiego i POW, a na ulicy Łokietka pojawiły się nowe zatoki autobusowe. Cały czas trwa budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg Jana Pawła II z 1 i 3 maja. Na uwagę zasługuje też nowoczesny blok operacyjny w Szpitalu Wojewódzkim, który sfinansowała spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego. Powiat Łaski wyremontował blisko 15 km dróg. Wiele jego inwestycji dotyczy też szkół. W tym roku otwarto internat Zespołu Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie, natomiast Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 doczekał się remontu szatni i klas. Z kolei placówka w Sędziejowicach trafi w ramach porozumienia pod skrzydła Ministerstwa Rolnictwa. Gmina Łask może pochwalić się realizacją projektu kanalizacyjnego. Jego beneficjentami są m.in. Gorczyn i Wronowice. Wiosną gotowy na przyjmowanie uroczystości ma być plac Szarych Szeregów w Kolumnie. Trwa też remont generalny zabytkowej kamienicy przy ulicy 11 listopada 1. Nie próżnowano w gminie Warta, gdzie stawiają na ekologię. Rozbudowano oczyszczalnię ścieków, poszerzono sieć kanalizacji i zakupiono pojazd do jej czyszczenia. Zadbano również o bezpieczeństwo. OSP w Warcie otrzymała nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy, a miejscowość monitoruje 16 nowych kamer. Odnowiono liczne drogi i obiekty na terenie miasta, a do użytku gotowy jest obiekt sportowy przy Szkole Podstawowej w Rososzycy, a także Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze w Ostrowie Warckim. W Widawie zadbano o to, by susza nie była już zagrożeniem. Wybudowano wodociąg Ruda Chrząstawa-Goryń, a także w Widawie i Chociwiu. W miejscowości Goryń powstała stacja uzdatniania wody. Z kolei w miejscowościach Brzyków i Ligota oddano place zabaw z siłowniami na świeżym powietrzu. Nowych dróg doczekały się Restarzew oraz Izydorów. Na stacji uzdatniania wody zapracował również Burzenin. O zdrowie mieszkańcy mogą dbać w kuźni formy w wyremontowanym obiekcie Gosiru. Dużo zmieniło się też w lokalnej szkole podstawowej, gdzie oddano nowy plac zabaw z siłownią, gabinet stomatologiczny, stołówkę i kuchnię. Wyremontowano też wiele dróg, w tym trasę z Niechmirowa aż do granic powiatu. Gmina Wróblew dba o środowisko, stawiając na panele fotowoltaiczne i solarne. Emisję CO2 ograniczono także dzięki kotłowni na gaz ziemny. Poza tym miejscowość ma nowoczesny ośrodek zdrowia, a mieszkańcy mogą bezpiecznie utylizować eternit z dachów. Oby nadchodzący rok 2021 był jeszcze bardziej owocny w inwestycje, a samorządowcy mieli coraz szersze pole do działania.